Słuchajcie, dzisiaj zaczynamy specjalnego vloga, bardzo specjalnego i jestem z tego powodu bardzo zadowolony, ponieważ wbiła mi dzisiaj 100 na YouTubie i się z tego bardzo cieszę, no bo to jest pierwsza taka okrągła liczba, no. Zauważyłem, że mi wbiła ta 100. Zaraz lecę do babci i potem przychodzi do mnie Wiola, Karolina, Wojtek i Mikołaj. To znaczy Mikołaj to jest w sumie trudna sprawa, nie wiadomo czy on przyjdzie. Bardzo prawdopodobne, że tak, ale bardzo możliwe też, że nie. I potem robimy taką małą imprezkę. I oczywiście to wam nagram coś tam z tego i pokażę dla nich coś, co i dla was w sumie też pokażę, co sobie zrobiłem ostatnio, już jak miałem gdzieś z 98 subskrypcji. Więc zobaczycie, co to będzie, oni też zobaczą, bo chyba im o tym nic nie mówiłem. Tak się cieszę z tej 100. W ogóle ta imprezka to była już planowana z tydzień temu i nie wiedziałem, że ta 100 mi wypali akurat dzisiaj. Więc w ogóle się tego nie spodziewałem, ale jest dzisiaj i w sumie bardzo się z tego cieszę. Tak, ogarnąłem przy basenie. Mieliśmy takie właśnie płyty i one nam praktycznie do niczego się nie przydały. Nie wykorzystywaliśmy ich i ogarnąłem właśnie, żeby je postawić tutaj przy baseniku pięknie, ładnie i ułożyłem z nich taką ścieżkę. Idziemy dalej, mamy taki ładny. I tutaj są jeszcze, nie wiem czy widzicie, kamienie i pomiędzy tymi kamieniami są lampki takie ciepłe, choinkowe. W sensie kolor ciepły, biały. I one w nocy tak fajnie, klimatycznie wyglądają. Idziemy dalej. Mamy tutaj schodek i tutaj mamy białą paletę. Tutaj mamy jakieś roślinki, które sam tutaj poustawiałem. W ogóle wszystko robiłem tutaj sam. Nikt mi nie pomagał, bo ja jestem ogólnie taką osobą, że ja nie mogę siedzieć w miejscu i muszę coś robić. I na przykład jak mam teraz tą złamaną łapkę, no to też nie mogłem siedzieć i nic nie robić, więc zrobiłem to. I ja nie lubię, jak ktoś mi pomaga, jak ja mam jakiś koncept i jak ktoś mi wtedy pomaga, to nie lubię, bo wolę to zrobić po prostu sam. No i mamy tutaj też taką ładną pochodnię, jedną, drugą. No i moim zdaniem wyszło fajnie to. No, ten widok, który pokazywałem wam przed chwilą, to wymaźcie go z pamięci, w ogóle nie pamiętajcie go, zapamiętajcie ten. I postawiłem tutaj jeszcze tego kwiatka, który wygląda jak w sumie taka mała palma, chociaż to nawet nie jest palma, chociaż może, nie wiem. I bazylię, i moim zdaniem teraz wygląda ono ogólnie... Jedyny taki przycisk na YouTubie, jeszcze tutaj napiszę, że 100. I datę napiszę, i że subskrybentów, ogólnie bardzo spoko mi wyszedł ten przycisk, dajcie znać. O, w ogóle tutaj próbowałem wyrzeźbić też 100 subskrypcji, ale tak średnio mi wyszło i po prostu zrobię to markerem. Więc historyczna chwila, albo nie, zrobię, czekajcie, który dzisiaj jest pierwszy. Ogólnie to jest dzisiaj drugi, ale YouTube mi wysłał to powiadomienie pierwszego, więc wbiło mi pierwszego, czyli wczoraj. Jest jedyny taki przycisk na YouTubie. Szybki outfitik do babci, nazywam to załóż wszystko co masz pierwsze lepsze w szafie. Koszula i sportowe spodenki, które nawet do tej koszuli nie pasują, ale lecimy. Dobra, i do tego tenisóweczki z Tomiego. Ja jestem właśnie tutaj u siebie i przyszli goście, o których wam mówiłem. Patrzcie, kto to jest. Karolinka, Wiola i Wojtek. Jeszcze czekamy na Mikołaja, chociaż nie wiem czy on pokazuje swojego, bo jest brzydki, ale pokażę Karolinę na przykład. Taki ładny i taki ładny. I Wojtka owłosione nogi. I zaraz jak przyjdzie Mikołaj, to wam coś pokażę. Coś bardzo fajnego, ale wy jeszcze tego nie wiecie, więc widzimy się jak przyjdzie Mikołaj. No rób te zdjęcie, tam będzie pod światło. Wojtek? A ty zdjęcie robisz, ja myślałam, że filmik. Ja nagrywam. Dobra, właśnie ten. Ja chcę wam coś pokazać, moi drodzy. Wszyscy zgromadzeni tutaj. Chwila, zaraz wam coś pokażę. Widzowie już to widzieli, ale patrzcie co sobie zrobiłem. Jedyny taki na YouTubie. Nikt takiego nie ma. Bo sam sobie zrobiłeś. No. Nie, no co ty YouTube mi wysłał?
Matka, YouTube ci nie wysyła i sam musisz to zrobić. Ale YouTube wysłał mi gratulacje, że mam 100. Na maila! To z tego, że to jest błąd, który automatycznie wysyła. Dobra, zamknij się i daj mi się cieszyć moimi widzami. Słuchajcie, teraz chcę wygłosić oficjalną przemowę. Dziękuję moim widzom oczywiście za to piękne cacko. Ja ci subskrybuję. Ty pizdo! Dziękuję oczywiście, bo to dzięki wam, tak? To dzięki wam. Dziękuję bardzo. I teraz następna okrągła liczba to będzie 1000, więc zbieramy tysiaka. I jak będzie tysiak, to robimy kolejną imprezkę. To znaczy pewnie jeszcze chwilę poczekamy, żeby zrobić się tego. Ale no. No a czemu nie? Ja tu poproszę tego, jak to zrobić. Dobra. Także słuchajcie, dziękuję za to wszystko. I teraz będziemy sobie robić karaoke z nimi. Po polsku. On summer evening. My też zaraz wrócimy. No co? Kurde, jakbym nie była chora, to bym wskoczyła. Niech music, festiwale inaczej. Festiwalowe emocje w czasach bez festiwali. Dobra, śpiewamy moje szanse, szanse są. It's a wonderful world. Historia dwóch strażników latarni morskiej, którzy w obliczu samotności powoli tracą zdrowie psychiczne, a wkrótce zaczynają im zagrać im własne najgorsze koszmary. A my nie musimy oglądać tych horrorów o psychice, bo ty jesteś psychiczny. Ja wiem, ale ja lubię takie. Już ci wystarczy. No dobra, no bo... Dobra, to włączamy obojętnie co? Dobry popcorn, co? No, no. Bardzo. Nie widać was. Cicho. Co to? Z nimi oglądanie horroru zawsze kończy się tym. Oglądaliśmy. A gdzie wpakowałeś? Zaczęło się ostatnio na obecności, a skończyło również na tym. Tu jest moja ex szkoła. Tutaj chodziłem do podstawówki, do gimnazjum. I w ogóle. A dziewczynki już sobie pójdą, bo ja się zaraz będę starał sam wracać do domu, więc żegnacie się ze mną i ja lecę do domku. No na razie. No na razie. No na razie. Ja właśnie jestem tutaj, tutaj. I sprzątam, ale szczerze mówiąc mi się tak nie chce. W ogóle dzisiaj jeszcze taka pogoda jest taka marna, sami zobaczcie, są chmury i tak. I jeszcze deszcz zaczyna padać, także... Skorzystałem z okazji, że właśnie tutaj posprzątałem, pokażę wam jak to mniej więcej wygląda. Wiem, że jest może troszkę echo, ale no nic na to nie poradzę. Więc tak, na wprost jak wchodzimy jest taki wielki obraz z takim widokiem. Obok są piłkarzyki i po prawej stronie progu jest taka szafka, w sumie do niczego niepotrzebna, ale jest. Po lewej stronie mamy fotele, pufki i stolik. I tutaj ogólnie jest miejsce na projektor, tylko no projektor jest teraz w domu. Tu jest fajna lampka i ogólnie ta ściana jest pusta, no bo tutaj wyświetla się projektor. I po prawej stronie tej progu jest chyba najlepsza część tego pokoju, mi się najbardziej podoba. Jest taki, nazwijmy to mini barek. Na wprost najlepszy jest ten neon Pepsi w ogóle. Oczywiście są też LEDy, no bo jakby inaczej i ta amerykańska flaga też jest sztos. Na dole mamy taką małą lodóweczkę i takie pufki. Tutaj mamy po lewej stronie syropy do drinków, shaker i taki pipecz do nalewania. No dobra, nieważne.
Tutaj mamy napis świecący, ja tutaj napisałem drinks $1 only, więc to mi się też mega podoba. Tutaj mamy w ogóle maszynkę do popcornu, też spoko sprawa, to znaczy może popcorn z tego nie jest najlepszy, ale wiecie, sam taki bajer i gadżet jest spoko. Tutaj mamy klacz filmowy, który w ogóle to kupiłem kiedyś w Tigerze, już nie pamiętam kiedy. No i w sumie to by było na tyle z tego pokoju, to wygląda tak. Tutaj też mamy głośniki porozstawiane po całym pokoju, więc muzyczka fajnie sobie leci, albo film można fajnie oglądać, także... Ogólnie w tym albo w następnym vlogu wkleję wam jakieś przebitki, jak to wyglądało ogólnie to pomieszczenie przed tym remontem i porównać sobie z tym, jak to wygląda teraz. Zmieniło się bardzo dużo i to naprawdę bardzo, bardzo dużo. Wstępnie zamiast piłkarzyków miał być tutaj bilard, ale stwierdziliśmy, że bilard na ten pokój jest za duży, no bo ten pokój jest jednak troszkę mały i gdybyśmy stawili tutaj bilarda, to by zajął praktycznie całą przestrzeń i by nie było w ogóle miejsca do chodzenia i w ogóle, także oczywiście przycisk na 100 subskrypcji. Proszę bardzo. Ziomeczki moje, ja się z wami żegnam. Widzimy się w następnym vlogu. Oczywiście jeśli vloga z wami się spodobał, to zostawcie łapeczkę w górę i subika. I oczywiście bardzo dziękuję z całego serducha wam za te 100 subskrypcji. I no, przesyłam wam buziaki dla wszystkich. Sometimes I say